Nie mogę pozwolić, by zło przejęło ten kanał. Prezentuję wam 10 momentów, gdzie złoczyńcy dostali to, na co zasłużyli. Kolejność alfabetyczna. Zaczynamy. Jak tylko zobaczyłem tego spasionego ministra, chciałem mu tak obić buźkę, aby mógł pokazywać się tylko w radiu. Gdy w ostatnim odcinku Leone w końcu spuściła grubasowi manto, nie mogłem powstrzymać śmiechu. W końcu ten wieprz, ścierwojad i gnój dostał to, na co zasłużył. Zabrakło mi jedynie przypiekania nad żywym ogniem. Doktorka Zakudamy jest idealnym przykładem, że to, co zrobimy, kiedyś do nas wróci. Ta psychopatka wykazała się niesamowitą podłością i z tego, co pamiętam, bez zawahania zdradziła swoich towarzyszy. Dla zdrajców jest w piekle osobne miejsce i miło wiedzieć, że dla niej piekło zaczęło się już na ziemi. Tyle naszego. Istnieje niepisana zasada, że bez względu na wszystko, jeden mężczyzna nie może drugiego kopać po jajach. Denji był jednak wychowany w lesie i nie znał tych zasad, a nawet gdyby je znał, i tak by go one nie obeszły. Jestem pewien, że nie tylko ja bardzo przeżyłem śmierć pewnego członka czwartej jednostki specjalnej. Chwila, gdy Denji i Aki wygrywali psalm dla tej osoby, wspaniale wybrzmiewała. Pytanie retoryczne. Czy was również Light zaczął wkurzać w drugiej połowie Death Note'a? Nie wierzę, by istniała chociaż jedna osoba, która nie powiedziała w pewnym momencie: posunąłeś się za daleko. Koniec, jaki spotkał Yagamiego, był dla niego idealny. Nie dlatego, że przegrał, ale dlatego, że uzmysłowił sobie, że jest sam. Że nikt mu nie pomoże. Kto notatnikiem wojuje, od notatnika ginie. Zorzal miał w Anime Gate jedną posadę. Mieliśmy go nie lubić i najstarszy książę wywiązał się z tej funkcji wzorowo. Gardził on każdym, był ucieleśnieniem pychy i arogancji. Scena, gdy dostaje wycisk od kobiety, zaznaczmy, że żołnierza. Ale kobiety, przedstawicielki płci, którą uznała za słabszą i godną pogardy, była przepyszna. Sklepała go dziewczyna dwa razy mniejsza i trzy razy lżejsza od niego. Przyznam się wam, że w przypadku ostatnich odcinków Huntera trochę mi było żal antagonisty. Bo prawda, Pito zalazł nam za skórę i mieliśmy więcej niż jeden powód, aby go wypatroszyć. Jednak odniosłem wrażenie, że nasz przeciwnik nie działał z zawiścią. Bo czy wy czujecie jakąś chorą uciechę, zabijając muchę? Tak czy siak. Pito naważył sobie piwa, a Gon własnoręcznie go w nim utopił. Clementine to wredna sucz była. Czerpała radość z zadawania bólu innym i chyba nigdy nie zhańbiła się jednym dobrym uczynkiem. Chwila, w której staje do tańca z Momongą, była wspaniałym odebraniem zapłaty za wszystkie dotychczas wyrządzone winy. Jak ona się wyrywała, jak wierzgała, krzyczała, do ostatnich chwil wierzyła, że zdoła się wyrwać z uścisku nieumarłego. Nie zdołała. Makoto miał wszystko. Miał dom, miał co żreć i miał rodziców, którzy się nim nie zajmowali. Miał też dziewczynę, a potem drugą i trzecią i dziesiątą. Gość wyraźnie się pogubił, widać to było w chwili, gdy zastanawia się, co wszystkich ugryzło, nie dostrzegając, że to on sam jest źródłem problemu. Może gdyby zachował się jak mężczyzna, wszystko potoczyłoby się inaczej. A tak, mamy finał, gdzie Makoto kończy na łódce. Nie jestem pewien, czy topka losów gorszych od śmierci została już opublikowana, ale głównemu antagoniście alicyzacji przydarzyło się coś podobnego do spotkania Enmy Ai. W skrócie, Gabryś pomimo śmierci zachował świadomość. Po odkryciu, że jego ciało przestało funkcjonować, odkrył jeszcze, że ktoś na niego czeka. Stara znajoma. Jak to mówią, przeszłość w końcu cię dopadnie, nawet śmierć cię z niej nie wyswobodzi. Podobnie jak w przypadku Gate, główny zwol drugiego sezonu Tensury miał chyba jedną główną funkcję. Zrazić nas do siebie, jak nikczemnym, małym i wkurzający był ten gnojek. Scena, w której Rimuru wyciera Claymanem podłogę, była idealnym zwieńczeniem anime. Gość pełzał jak robak i został zgnieciony jak robak. Dorzućmy jeszcze fakty, że wszyscy patrzyli na niego z pogardą. Bueno. I pamiętajcie, dzieci, dobro zawsze zwycięża. Ośmielę się nie zgodzić. Aaaa! Super złoczyńca Sinak! Ratuj się kto może! A to nie ty powinieneś ratować obywateli? A kto uratuje mnie? Pytam, kto?